Cześć, witam w kolejnym dniu. Dzisiaj przyszedł czas na wysiew cyni. Cynia daliowa, wytworna, doskonałe na kwiaty cięte. Wysiew, początek marca, koniec lutego, początek marca, u nas przynajmniej w szklarni. Tak to wygląda. Takie chyba kolorki będą, mam nadzieję, że nie będzie mieszanka w tym przypadku. Siejemy do ziemi zwykłej, jakiejś uniwersalnej torf. Ja wysiewam do podłoża warzywnego kronen. Fajna, drobna frakcja. Nie ma jakichś większych kawałków, które trzeba byłoby rozbijać. I jak wygląda wysiew? Do skrzyneczki takiej 6-centymetrowej wsypuję 5 cm takiej ziemi lekko wilgotnej. To nie może jakaś być stara ziemia przesuszona, która gdzieś tam leżała w jakimś magazynku, w garażu czy gdzieś bardzo wysuszona, bo to będzie bardzo ciężko później podlać. Torf, który wysechł tak na wiór doszczętnie, bardzo ciężko jest go później namoczyć, żeby on przesiąkł. To naprawdę kilka dni potrafi stać w wodzie taka doniczka i niestety, ale bardzo ciężko. No nie chcę po prostu przemyć, jak wleje się wodę, nie wiem, w mąkę i też to bardzo długo samo nasiąka. To jest bardzo, bardzo ciężko, bo dlatego torf musimy najlepiej mieć jakiś świeży worek, który jest lekko wilgotny. Łatwo będzie nam go też rozprowadzić, ubić. Dobrze by było, żeby nie miał za dużych frędzli. Jakichś kawałków szczątek. Tutaj widzimy, że jest naprawdę drobniutki, fajna frakcja. Łatwo się wysiewa te roślinki później w momencie pikowania. Też dużo łatwiej się rozrywa, jeśli gdzieś tam się korzonkami pozrastają. To łatwo się to rozrywa, dzieli, żeby rozpikować taką roślinkę. Czy to będzie dalia, cynia, czy jakieś astry. Wszystko łatwo naprawdę się z takiego delikatnego torfu, czy substratu, czy podłoża jakiegoś, czy ziemi ogrodniczej, takiej do wysiewu, łatwo się pikuje. Teraz tak, taką ziemię delikatnie wyrównujemy i ubijamy. W ten sposób i można zaczynać wysiewy. Ja wysieję 4 gramy, 4 czy 5 gram tych nasionek tej cyni. To są tak, 1-gramowe nasionka. Raz, dwa, trzy, cztery. Co tu jeszcze jest? Nie, to pomidor. Tak, 4 gramy wysieję tych dali. Już pokazuję, jak to wygląda. Ok, paczkę nasion, taką cynię. Otwieramy najlepiej od dołu, nożyczkami odcinamy. Ważne, żeby te nasionka też wszystkie wyleciały nam z tej górnej części, ponieważ je porościnamy. Nasionka są dość duże. Tak to wygląda. Jest ich też dość w jednym gramie, jest ich dość sporo. Już pokazujemy. Teraz tak, wysiewamy je w miarę równomiernie. Staramy się, żeby za bardzo na siebie nie nachodziły te nasionka, żeby nie leżało jedno na drugim. Jak nam tak pospadają nierównomiernie, delikatnie możemy je porozdzielać. Nie musimy każdego nasionka osobno gdzieś tam wyciągać, wkładać jakoś do ziemi, drobić dołka na nie. Tu nie wszystkie nasionka też na pewno są pełne, czyli wszystkie wykiełkują, bo tu widać po niektórych, że już są jakieś po prostu pęknięte, połamane łuski na pół. Więc to też nie jest tak, że 100% tych nasionek wykiełkuje. Dlatego zawsze jak siejemy większą ilość, w zależności od tego ile potrzebujemy. Zawsze wysiewam tych nasionek troszeczkę więcej. W jednogramowym takim opakowaniu wydaje mi się, że jest około 60-70 teoretycznie tych nasion. Ale mówię, nie wszystkie na pewno już na pierwszy rzut oka wykazują jakąś tam chęć, że będą kiełkowały, no bo te nasiona są też gdzieś czasami w transporcie jakoś mocno pokruszone. Zdarza się, że jakieś popękane na pół, tam jeszcze coś zalega w środku. Jakieś jedno nasionko. Dobra, druga paczka wysiana.
następna. Mówię, jak gdzieś tam, nawet jeśli wysiejecie i gdzieś te nasionka będą bardzo blisko siebie leżały, prawie że jedno na drugim, to się też nic nie stanie. Nie trzeba tego jakoś super ekstra równomiernie rozkładać. Ale żeby jakieś kubki, żeby po prostu nie potworzyły, nie wiem, 5-6 nasionek w jednym miejscu, żeby nie leżało jedno na drugim. Wtedy te, które pierwsze wykiełkuje, może do góry szarpnąć i podnieść całą resztę, które mogą jakieś tam, nie wiem, pół dnia później, czy tam dzień później kiełkować. Dlatego ważne, żeby w miarę chociaż delikatnie one były pooddzielane od siebie. I ostatnia, czwarta paczka, 4 gramy nasion wysiane. Ok, i jest. Ważne, żeby podpisać, co siejemy, ponieważ bardzo łatwo przy dużych ilościach nasion wysianych gdzieś tam na parapecie przykładowo u was pozapominamy, co było siane. I ważna też data jest wysiewu. Wpisać sobie dokładnie datę wysiewu, bo często, może nie w przypadku dali, ale są nasiona, które są drogie. Jest tych nasionek, nie wiem, 4-5 w paczce jakichś roślin egzotycznych, które teoretycznie powinny wykiełkować po 2-3 tygodniach. A jak wysiejecie, zobaczycie, że miesiąc, półtora minęło od wysiewu, nic nie wyszło. Wtedy wiecie, że coś było nie tak, albo z nasionkami, albo przesuszone zostały, albo przelane za bardzo wodą. Ok, w ten sposób nasionka dociskamy właśnie delikatnie do podłoża, po to, żeby w momencie przysypywania piaskiem nie wyskakiwały nam do góry. Delikatnie po prostu są wbijane po całej szerokości do tego podłoża i te nasionka w tym momencie przysypujemy piaskiem. Piasek najlepiej, piasek rzeczny, żeby wykorzystać do takiego przysypywania. Nie brać jakiegoś tam piasku, teraz z jakiejś tam akcji zima, co gdzieś na drodze drogowcy sypią, bo bardzo często ten piasek, którego oni używają, jest z dodatkiem soli, więc to by tylko no, zaszkodziło dość mocno takim roślinom. Warstwa tego piasku mniej więcej 2 mm grubości. Im większe nasionko, tym głębiej przysypujemy takie nasionka. W przypadku cyni jest to, cyni czy dali, czy astrów, jest to mniej więcej 1-2 mm grubości taka warstwa piaseczku. Tego piasku już nie ubijamy. Zostawiamy tak jak jest, jak przysypiemy delikatnie i taką doniczkę, taką skrzynkę ładujemy do namoczenia. Nie podlewamy takich roślin od góry jakąś konewką, nawet delikatnym sitkiem, ponieważ strumień wody wypłucze takie nasionka, ten piasek rozmyje, więc składamy do jakiegoś większego naczynia, które jest zalane wodą, żeby delikatnie, pomalutku sobie samo od dołu tą wodę pociągnęło. Ja mam takie korytko zrobione, które pasuje idealnie na taką skrzynkę. Zalewamy wodą i taką skrzyneczkę wsadzamy do takiego korytka i zostawiamy na 15-20 minut. To sobie przesiąknie wodą, odstawiamy w ciepłe miejsce i nie zapominamy przykryć jakąś folią, żeby wilgoć się utrzymywała dłużej, żeby nie trzeba było co chwilę tego namaczać. Dobra, tak to wygląda. Do usłyszenia, cześć.